Czerwcowy rejs na Jagiellonii zaskoczył wszystkich organizatorów, bo dopłynęliśmy ostatecznie tam, gdzie nas oczekiwano. My natomiast byliśmy zaskoczeni, że zaokrętowanie nastąpiło w Nazaré koło Lizbony dobrych 500 mil morskich wcześniej niż uzgodniono. To bardzo dużo. Dlatego z pewną zazdrością spoglądamy na rufę jachtu cumującego nieopodal, bo właśnie Cork wydaje się jedynym realnym portem zakończenia naszego rejsu. To są te 5 cyfr tutaj. Czasu jak zwykle brakuje. Rejs wymaga wielu standardowych działań, takich jak zakupy prowiantu, przeglądy żagli oraz niekiedy bardziej wyspecjalizowanych napraw. O ile reanimacja generatora może okazać się zbędna, to kabestany muszą pracować na tip-top. Przebrnąwszy przez wszelkie niezbędne etapy, ostatecznie możemy wyruszyć w drogę. Wiatr nam sprzyja, więc szybko opuszczamy strefę przybrzeżnych płycizn. Kolejny dzień przekonuje nas jednak, że pogoda bywa zmienna i osiągnięcie brzegów Irlandii może okazać się poza naszymi możliwościami. Równie dobrze z powodu słabego wiatru. Taką pogodę wykorzystujemy na dokończenie rozpoczętych napraw. Bierzemy pod lupę kabestan Grota. Baczniejszej uwagi wymagają również drobne niedomagania silnika. Praktyka, że to jest moje. Jednak szybko uporawszy się z problemami, możemy spokojnie delektować się kieliszkiem zasłużonego portu. Czy takiej jak obecnie w laucie sterowanie jest dziecinnie proste. Chwilę względnego luzu wykorzystujemy więc na odświeżenie naszej żeglarskiej wiedzy. Jacek bardzo poważnie podchodzi do nabywania przez załogę pewnych umiejętności. Niejednokrotnie zresztą bywaliśmy zaskakiwani ignorancją żeglarzy napotkanych w obcych portach, walczących, jakby się wydawało, z prostym problemem cumowania. Mamy nadzieję, że godnie reprezentujemy umiejętności polskich żeglarzy i niezależnie od kursu, jaki obrały wędrowne ptaki, dotrzemy jak najdalej na północ. Cieszymy się z korzystnych warunków pogodowych, bo frajda żeglowania jest naprawdę wielka. Oczywiście zawsze można lepiej. Tak uważa nasz kapitan. Na szczęście nie narzuca innym zbędnych robótek. Wszak jesteśmy tu na urlopie. Gdy docieramy do portu, trzeba wznieść zawsze jednakowo brzmiący toast. Jednak stare wilki morskie wiedzą, że może przyjść kiedyś taki dzień, że wymowa jego będzie bez przymrużenia oka. Po spokojnej nocy spędzonej na cumach rozpoczyna się normalny dzień. Według Jacka na kaca najlepsza jest praca. Świadczy to poniekąd dobrze o całej reszcie załogi, której nie w głowie roboty bosmańskie, lecz jak najszybsze wyruszenie w miasto. Jak w każdym wielkim skupisku ludzkim, czyha tam wiele zagrożeń. Można też przespać wiele okazji sprzyjających nawiązaniu towarzyskich relacji. Napotkane dziewczyny nie dały się wprawdzie namówić na jachtostop, natomiast chętnie doszkalały nas na temat sztuki i tatuażu. Pożegnaniom nie było końca. Ostatecznie poskutkowało to wyczerpaniem mocy baterii w moim aparacie, stąd nikłe udokumentowanie turystycznych transportów. Jako że czas nas nagli, niezwłocznie stawiamy wszystkie żagle, regulujemy ustawianie szotów, tak by w pełni wykorzystać sprzyjający wiatr i jak najszybciej osiągnąć do portu hiszpańskie puszki.